Mam dzisiaj dla Was trzy fajne motorki, nowe Scramblery, nowa generacja na 2023 rok i tym bardziej się cieszę, że mogę Wam o nich dzisiaj opowiedzieć, ponieważ jako Motomio mamy je pierwsi w Polsce. Co jest nowego w Scramblerach? Zapraszam! Na nową generację Scramblera czekaliśmy ładnych kilka sezonów i wreszcie doczekaliśmy się. I to w jakim stylu? Ducati naprawdę tutaj bardzo dużo pozmieniało. Natomiast przede wszystkim mamy trzy warianty. Ikona, którego już znacie. Wraca Full Tartar i oczywiście Night Shift. Ważna rzecz na początek. Silnik jest z lekkimi modyfikacjami, ale z grubsza zostaje ten sam. W wersji 800 mamy tutaj 73 konie, 63 Nm. Natomiast jeżeli chodzi o całą resztę, no to jest tutaj sporo zamieszania. Przede wszystkim zwróćcie uwagę, w Full Tartar oczywiście będzie zamontowany seryjnie wydech Terminioni. Zwróćcie uwagę, jak te korektory są poprowadzone. To nie jest tylko kwestia tego motocykla. Tak samo jest w Ikonie i tak samo jest w Night Shifcie. Myślę, że to jest bardzo ładny detal. Wyeksponowanie tych korektorów w ten sposób bardzo dużo wizualnie tutaj zmienia. Zresztą te motocykle generalnie teraz jeszcze mocniej kładą nacisk na ten aspekt wizualny, na to, żeby przyciągać uwagę, żeby były po prostu stylowe. Co dalej? Zmieniono zawieszenie. Zawieszenie lepiej wybiera teraz nierówności. Sprężyna, też pewnie zauważyliście, przeszła pod kanapę, więc konstrukcyjnie zostało to wszystko przeprojektowane. Motocykl jest przy tym 4 kg lżejszy. Waży, uwaga, gotowy do jazdy 185 kg. Jak oglądaliście nasze testy, a pewnie tak, wspominałem tam, że generalnie Scrambler to jest funbike. I ten motocykl prowadzi się trochę jak Naked, trochę jak Supermoto. Zachęca do tego, żeby bardzo się na nim bawić. Więc myślę, że przy tej jeszcze zredukowanej wadze również to jeszcze bardziej zostało poprawione. Tak samo przy nowym zawieszeniu. Ale to nie koniec. Przeprojektowano kształt baku, przeprojektowano również kanapę. Ta kanapa w obecnej chwili lepiej jeszcze utrzymuje jeźdźca w odpowiedniej pozycji. Nie jest taka śliska. Niektórzy z Was zwrócili uwagę w poprzedniej generacji Scramblera, że te kanapy mogłyby trochę lepiej trzymać jeźdźca na miejscu. Teraz tak właśnie jest. Co dalej? Mamy, i tutaj uwaga, pełną elektronikę od Ducati. Mamy już tutaj kontrolę trakcji. Kontrolę trakcji możecie też wyłączyć, więc ten motocykl dalej pozostaje funbike'iem. Mamy tutaj dwa tryby jazdy, road i sport. One również w jakimś stopniu są modyfikowalne. Nowy wyświetlacz w pełni kolorowy. To także wpływa na to, w jaki sposób na tym motocyklu będzie się na co dzień jeździło. Ducati oczywiście na tym nie poprzestało. Mamy tutaj w pełni światła LEDowe. Mamy także w wersji Full Tartar na pokładzie od razu Quick Shifter. Do pozostałych wersji możemy go dokupić. I teraz to, co zwraca uwagę najbardziej w tych motocyklach, czyli ich wygląd, to również jest w pełni modyfikowalne. Wystarczy powiedzieć, że w Scramblerze Iconie mamy trzy bazowe kolory, ale oprócz tego jeszcze całą paletę kolorów, które możemy sobie wybrać i te kolory w prosty sposób zmienić. To nic, widzicie na pewno Terminioni, który jest zamontowany na ten Full Tartar. Tak zadbano nawet o takie drobiazgi jak to, żeby kolor obręczy na tym wydechu pasował pod kolor waszego motocykla. I to jest generalnie kierunek, który obierają Scramblery od tej generacji, czyli oprócz tego, że to są funbike'i, oprócz tej radochy, którą dostarczają podczas jazdy, oprócz tego, że są piękne, to jeszcze mają być bardzo, bardzo, bardzo rozpoznawalne i bardzo stylowe. Jak wsiądziecie na takiego Scramblera, to wszyscy mają to na ulicy zauważyć.
Myślę, że trzeba te motocykle zobaczyć na żywo. One są u nas jeszcze przez kilka dni, także zapraszamy do Moto Mio na ulicę Zakopiańską. Będziecie mogli wszystkie warianty tutaj obejrzeć. Jeżeli chcecie je zamówić, to również już przyjmujemy zamówienia na Scramblery. Cóż, czekamy na Was w Moto Mio. Jak macie jakieś pytania, koniecznie zadajcie je w komentarzach. Odpowiemy na wszystkie. I dajcie kciuk w górę dla tych pięknych motocykli. Myślę, że one nie mogą się nie podobać. Także czekamy na Was w Moto Mio i widzimy się w kolejnych filmach.